Cześć kochani, witamy się ponownie na kanale Bergo i oczywiście słowem wstępu przypominam, żeby klikać czerwony przycisk na dole, czyli subskrybuj, żeby być na bieżąco z naszymi filmami, recenzjami, promocjami czy też nowymi produktami. I powiem Wam szczerze, że jak naście lat temu zaczynałam jeździć konno, jeżeli chodzi o strzemiona, to tak naprawdę pamiętam, że może były dwa modele. Zwykłe takie metalowe i może metalowe z jakimiś silikonowymi wkładkami. W kolorowe silikonowe wkładki to w ogóle było szaleństwo. Nie było w ogóle wyboru strzemion, nikt zbytnio nie rozwodzi się, czy strzemię faktycznie ma amortyzować, czy ma wspomagać nasze kostki, kolana. Natomiast dzisiaj, jak wiecie, wybór, jeżeli chodzi o same strzemiona, jest ogromny. Od zwykłych strzemion, myślę, że takie same, na których ja uczyłam się jeździć, czyli takie zwykłe metalowe, również są w asortymencie. Postrzemiona za kilka tysięcy złotych, które amortyzują siły wstrząsu, mają swoją jakąś energię i chyba jeszcze dodatkowo robią kawę. Nie mogę to powiedzieć. Natomiast głównie dzisiaj wpadły w moje ręce strzemiona Acavallo. Przyznam się szczerze, że wcześniej nie jeździłam w nich i nie miałam też okazji bliżej jej zapoznać się, jak wygląda. Tego, co czuję na razie w opakowaniu, są dość solidne. Także zaraz zrobimy sobie unboxing i zobaczymy, czy są warte uwagi i też pieniędzy. Ale zanim jeszcze o Acavallo, chciałabym pokazać Wam takie piękne strzemiona. Composite, mam nadzieję, że wymówiłam prawidłowo, natomiast są to strzemiona plastikowe, które tutaj, jak widzicie, mają taki grip, który na pewno jest antypoślizgowy i tą wkładeczkę możecie sobie dowolnie wymieniać. Aczkolwiek ja personalnie zostawiłabym ten piękny fuksjowy, piękny różowy. Jest to też świetna propozycja i w dobrej cenie. I co bardzo ważne, te strzemiona są ultra lekkie. Widać faktycznie tą dysproporcję, trzymając strzemiona Acavallo, a te. Także polecam kolory według uznania. No dobrze, to zacznijmy od unboxingu i pierwszy model to strzemiona Acavallo Arena Alu Pro. Tak jak mówiłam, są to strzemiona bezpieczne, które sprężynują i dzięki temu odciążają nasze stawy, czyli kostki, kolana oraz biodra. I zwróćcie uwagę na detale i wykonanie samego strzemienia. Dodatkowo bieżnik, który jest wykonany ze stali nierdzewnej, nie ulega korozji, więc bez obaw nic nie będzie się z nim działo. I co ważne, co zaraz Wam pokażę, że są to nowe, opatentowane, otwierane na bok strzemiona i dodatkowo oczywiście mają certyfikowane aluminium i dodatkowo jeszcze są wyposażone w system One Click. A drugi model firmy Acavallo to model Opera i wydaje mi się, że one są flagowe, bo sama właśnie miałam przyjemność w nich jeździć, a są to innowacyjne strzemiona z zawieszeniem poprzecznym. A czemu takie zawieszenie? No bo dzięki temu strzemię zwisa w pozycji nieprzekręcającej, no i nie powoduje to otarć. Dajcie znać w komentarzu, w których strzemionach wy jeździcie. Widzimy się w kolejnym odcinku i pamiętajcie, żeby zasubskrybować. Pa!